I love you, mommy! Hejka! W dzisiejszym odcinku opowiem Wam o lekcjach online dla dzieci już mówiących po angielsku. Czyli dla Waszych dzieci w tym momencie lub hopefully za kilka lat. Zapraszam na odcinek. Cześć! Z tej strony Justyna, znana w sieci jako English Speaking Mom. Nauczyłam mówić swoje dziecko po angielsku, po prostu mówiąc do niego po angielsku od małego. Jeśli nie wiesz, czym jest dwujęzyczność zamierzona, a chcesz się dowiedzieć, pobierz koniecznie darmowego e-booka, którego znajdziesz w opisie do tego odcinka. W dzisiejszym odcinku chcę Wam opowiedzieć więcej o lekcjach po angielsku online, w których od kilku tygodni e, uczestniczy mój sześcioletni syn. E, celowo powiedziałam lekcjach po angielsku, a nie lekcjach angielskiego, ponieważ e, jak już większość z was pewnie wiem, mój syn mówi już płynnie po angielsku od trzeciego roku życia. W tych lekcjach chodzi bardziej o konwersacje z Native Speakerem, o naukę nowych rzeczy, po prostu o ten kontakt z językiem poza domem. To było coś, czego ja szukałam dla mojego dziecka, dla mojego dwujęzycznego już dziecka. Może niektórzy z Was także widzieli gdzieś na Instagramie albo Facebooku takie reklamy zajęć dla dzieci anglojęzycznych. Nie wiem, bo ja jestem tutaj akurat w targecie, nie wiem, czy Was także ta reklama wyłapała. I pomyślałam, że spróbuję, że to jest coś ciekawego. Tak jak już przyznawałam Wam się szczerze w jednym z postów, oczywiście, że utrzymanie angielskiego przychodzi z wiekiem dziecka coraz trudniej. To jest dla mnie coś oczywistego. Że łatwiej jest, jak dziecko spędza z nami no, większość swojego czasu, gdy siedzimy w tej piaskownicy, robimy te babki, opowiadasz dziecku świat, tłumaczysz, jesteś z nim przez większość, część dnia. Gdy dziecko dorasta, no, to jest naturalne, że zwraca się w stronę rówieśników. Mój maluch uwielbia bawić się ze swoimi kolegami. I nie wyobrażam sobie, żebym miała mu tego zakazywać albo zmniejszać ten czas, bo ja chcę, aby siedział ze mną i, i abyśmy rozmawiali, czytali, robili tylko rzeczy w naszym drugim języku. Szkoła językowa, która oferuje takie zajęcia dla anglojęzycznych dzieci, nazywa się Alter. Oni tam reklamowali się jako szkoła, która oferuje lekcje dla. Na przykład dzieci wracających do Polski, tak, mieszkających kiedyś na przykład w Wielkiej Brytanii, wracających do Polski i po prostu dla takich rodzin, które chcą utrzymywać ten kontakt z językiem angielskim, co mnie bardzo zachęciło, była informacja, że dzieci są uczone na bazie brytyjskiej podstawy programowej. Myślałam, że to właśnie taki fajny sposób, żeby, żeby wspomóc się w tym dwujęzycznym wychowaniu w naszym domu. Jak pewnie wiecie, albo i nie, jeśli nie macie jeszcze starszych dzieci, robi się coraz ciężej także z tego powodu, że te wszystkie tematy, takie jak, nie wiem, matematyka, fizyka, geografia, no to, to już jest wyższy poziom znajomości angielskiego. I nawet ja, która skończyłam studia językowe, jestem tłumaczką z zawodu, no nie przychodzi mi to z taką łatwością, nawet po polsku. A co dopiero w moim drugim języku, aby o tym opowiadać, aby właśnie takie informacje przekazywać mojemu dziecku. Więc pomyślałam sobie, że to jest właśnie strzał w dziesiątkę. Kolejną fajną rzeczą jest to, że można sobie wziąć lekcję próbną, która jest darmowa, no to tak naprawdę normalnie skorzystać, tak? Ja na początku miałam wątpliwości, czy moje dziecko ośmieli się wziąć udział w takiej lekcji. Zwłaszcza, że on nie ma dużego doświadczenia z, z komputerami, z elektroniką. Z, na przykład nigdy nie rozmawialiśmy na Skype'ie czy nie używaliśmy takich wideorozmów, żeby rozmawiać z dziadkami. Wiem, że niektóre dzieci mogą mieć takie doświadczenia od najmłodszych lat. My nie mieliśmy. Nawet niekoniecznie przez telefon lubi rozmawiać, także tutaj była, była moja wątpliwość, ale myślę, że już w tym, ten dojrzały wiek, sześciu lat, ja tutaj zrobił swoje. i Naprawdę fajnie się w tym odnalazł. Lekcje są prowadzone przez Zoom'a. To był w ogóle też mój pierwszy raz, jeśli chodzi o korzystanie z Zoom'a. Może tutaj dla niektórych to będzie zabawne, ale no jak, jak wiecie, ja nie, nie mam takiej normalnej pracy. Ominęły mnie te wszystkie Teamsy, Zoomy i tak dalej, zda, praca zdalna. Także ja nawet nie posiadam mikrofonu, jakieś tam kamerki, dla mnie było trochę to czarna magia, ale okazało się, że nie ma w tym nic naprawdę trudnego pobrać aplikację Zoom, każdy laptop ma kamerkę, mikrofon jakby z laptopa. Wszystko jest super łatwe. Jeśli tutaj się tutaj boicie, że może nie podołacie, to jest naprawdę proste. Otrzymujecie kod do spotkania, hasło, wchodzicie, jesteście. Nic tutaj więcej nie, nie trzeba robić. Do wyboru są lekcje grupowe i lekcje indywidualne. I Ja pierwszą lekcję próbną wzięłam jako lekcję grupową. Na starcie otrzymujecie informację, jakie grupy obecnie działają. Chodzi tutaj oczywiście o, znaczy głównie o wiek, tak. Na przykład szukałam, czy, czy jakieś grupy 6-7 latków wystartowały, ile tam jest osób, w jakie dni i godziny odbywają się te zajęcia i co już przerobiły, bo na przykład tam mamy informację, że niektóre grupy już tam działają od. Kilkunastu miesięcy, a niektóre na przykład zebrały się co, dopiero co i odbyły trzy spotkania. Także no na pewno ta, ta druga opcja byłaby lepsza na y, dołączenie. I nasza pierwsza lekcja próbna wyglądała tak, że y, dołączyliśmy do y, jednego, jednego chłopca, y, czyli tak naprawdę y, lekcja grupowa polegała na tym, że było, był mój syn, y, drugi chłopiec i nauczycielka. I tutaj y, muszę Wam powiedzieć, że wyrobiłam sobie bardzo stanowcze zdanie na temat lekcji grupowych. Zawsze czułam, nawet w swojej książce wspominam o tym, że jeśli ktoś mnie pyta, w jaki sposób najlepiej wspierać dziecko, nie samemu, jakie są inne opcje, to ja raczej jeśli kogoś stać, to nie szkoła językowa, nie jakieś tam zajęcia, tylko bym raczej proponowała lekcje jeden na jeden z nauczycielem, który mówi tylko po angielsku. I tutaj... No muszę powiedzieć, że na pewno utwierdziłam się w tym przekonaniu. Oprócz nas była tylko jedna osoba, jeden chłopiec, ale i tak poziom chaosu na takich zajęciach. No uważam, że zajęcia grupowe są gorszym rozwiązaniem niż zajęcia jeden na jeden. Już tutaj ze swojego doświadczenia, już nie tylko z takiej teorii, ale ze swojego y, teorii i doświadczenia jako nauczyciel, ale tylko również jako rodzic muszę stwierdzić, że Jeden na jeden to jest o wiele lepsze wyjście. Widziałam, jak mój syn się dekoncentruje, widziałam na przykład, jak nauczycielka pytała o coś drugiego, drugie dziecko, no to ten tutaj się zupełnie dekoncentrował. Chłopcy między sobą interaktowali trochę przeszkadzając nauczycielce, także oczywiście te lekcje indywidualne są dużo droższe i ja rozumiem, że dla dużej części osób może to być kwestia decydująca. Natomiast jeśli ktoś się mnie pyta, abstrahując od ceny, no to ja, ja jestem tutaj w 100% za lekcjami indywidualnymi. Dlatego od razu zrezygnowaliśmy z tych zajęć grupowych i przeniosłam swojego malucha na lekcje indywidualne. Nie pamiętam, czy ona, ta druga lekcja, była znowu jako próbna traktowana i darmowa, ale możliwe, że tak. W ogóle tutaj na, na wielki plus chciałam dodać, że sama obsługa klienta. Na bardzo wysokim poziomie, wszyscy są bardzo pomocni. Wszystkie informacje dostawałam od razu, i jakby wszyscy się starali, żeby, żeby to tak dograć, żeby nam to pasowało. Także tutaj wielki plus. I nasze zajęcia indywidualne już od kilku dobrych tygodni trwają. Zdecydowałam się na opcję dwa razy w tygodniu, bo znowu uważam, że raz w tygodniu no to jest troszeczkę mało. Oczywiście, lepszy, lepiej niż nic, natomiast, no co to ukrywać? Im większa ekspozycja, tym lepiej. Co tutaj mogę Wam jeszcze powiedzieć? Aha, lekcje są dopasowane do ucznia. To jeszcze kolejna korzyść, y, jeśli się wybierze i lekcje indywidualne niż grupowe, bo można to dostosowywać do tego konkretnego dziecka. Y, nauczycielka, po pierwsze, pyta się po prostu moje, moje dziecko, czy ma ochotę się pouczyć czegoś konkretnego. No i na przykład mój synek powiedział, że. Interesuje go geografia. No to następną lekcję nauczycielka przygotowała yy, geograficzną, tak, o różnych tam landmarks. Żeby moje dziecko się nie nudziło za bardzo, to nasza nauczycielka, na przykład, w nagrodę przeznacza część lekcji na jakieś takie zainteresowania mojego dziecka, nawet jeśli to są pokemony. Także to było też dla mnie ogromnym plusem, że nie jest to coś sztywnego, tylko naprawdę yy, nasza nauczycielka, oczywiście, to. Dużo może zależeć od osoby. Skupiła się na tym, żeby oprócz samej wiedzy, naprawdę sprawić, że dziecko te lekcje polubi, że będzie chciało w nich uczestniczyć i że nie będzie jakby za dużo tego, tej, tych informacji, 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 które zanudzą dziecko w, w połowie. Lekcje są dosyć długie, bo ja pamiętam, że jak robiłam recenzję na temat Nowa Kids, to tam chyba lekcja trwała 25 minut. Tutaj jest to, z tego co pamiętam, 50 minut, co jest i plusem, oczywiście, bo za, za cenę dostajemy dłuższą lekcję, ale równocześnie jest to na pewno męczące dla dziecka. Widzę to po swoim dziecku i no, wydaje mi się, że takie lekcje ogólnie są lepsze dla starszaków, bo nie wyobrażam sobie takiego naprawdę młodszego dziecka, które byłoby w stanie wysiedzieć tak długi okres przed ekranem obie nauczycielki m, chciały skupić się na, w jakiejś tam części na nauce czytania co znowu dla kogoś może być plusem dla kogoś minusem e, ja akurat poprosiłam e, przekazałam prośbę aby nie skupiać się na e, czytaniu może to chodziło o to że moje dziecko jest młodsze on ma 6 lat a zazwyczaj jednak e, w tych zajęciach biorą udział starsze dzieci szkolne i Właśnie widziałam, że, że chcą przekazywać tą wiedzę, natomiast na ten moment ja wolałam, żeby skupić się na mówieniu i skupić się na, na rozmowach i jakby przyswajaniu informacji na, z różnych dziedzin tak geografia, matematyka, fizyka, you name it. I ta prośba oczywiście została rozpatrzona pozytywnie także w tym, jeśli ktoś z Was chciałby a nawet cieszyłby się, że, że są tam jakieś elementy czytania po angielsku, to tutaj macie też taką możliwość i też możecie z tego skorzystać. Mnie się to na tą chwilę wydawało trochę bezcelowe. Moim zdaniem to powinno być bardziej no albo się skupiamy na czytaniu, albo skupiamy się na rozmowach, jakby za dużo tam się działo i mój syn miał trochę problemy, zwłaszcza, że on teraz. Ym, Szlifuję tą umiejętność czytania po polsku, i on tutaj miał problemy w odnalezieniu się. Może wrócimy do, tego, do tej opcji. Natomiast na sam początek wydawało mi się to za dużo i za bardzo chaotyczne, więc zrezygnowałam. Podsumowując, jestem bardzo na tak. Bardzo mi się te lekcje podobają i mojemu dziecku także czeka na nie, co jest dla mnie na jakby najwyższą wartością i tutaj on ocenia to bardzo dobrze, skoro zawsze się pyta, kiedy będzie miał znowu lekcję ze swoją nauczycielką i bardzo się na nie cieszy. Uważam więc, że to był dobry wybór. Czuję, że te dwujęzyczne wychowanie w naszym domu jest wsparte i ja po prostu sobie siedzę obok i słucham, jak oni sobie rozmawiają przez pół globu, bo nauczycielka nasza pochodzi z RPA i ja jestem w takim pozytywnym szoku, Siedzę i się uśmiecham, gdy słucham, jak mój synek z nią rozmawia. Jak nie ma problemów w ogóle ze zrozumieniem, z komunikacją, ile on też wie, bo dostaje takie szczegółowe pytania na temat, nie wiem, części ciała, jak różnych zwierząt, albo właśnie jakichś tam rzeczy związanych z geografią. I on to wszystko potrafi na, na, na dużo pytań potrafi odpowiedzieć, i to jeszcze w drugim języku, nie, nie, nie po polsku. Życzę Wam, kochani, żebyście doszli do tego momentu, tyle powiem. Przejdę jednak także do minusów, bo, oczywiście, jak to w życiu bywa, nic nie jest tylko y, różowe, są też minusy. Jakie minusy dostrzegam? O jednym już powiedziałam, to jest zmęczenie. Wiem, że na przykład w nowa, y, nowa kit, tak to się nazywa? Jest możliwość y, tych lekcji w weekendy, i to jest moim zdaniem dobry pomysł, kiedy dziecko jest wypoczęte. A tak, to nasze lekcje muszą odbywać się po przedszkolu, po zerówce. No i nie ukrywam, że czasami jest to po prostu za dużo już dla mojego dziecka, i to jest bardzo duży minus, na który teraz nie znajduję odpowiedzi. Gdy dziecko nie chodzi do placówki, albo może bo u nas też ta nauczycielka nie, nie była w stanie tych lekcji mieć wcześniej. Ja mam możliwość odbierania dziecka wcześniej, nic mnie tutaj nie powstrzymuje przed tym, tylko po prostu sam, zostały same godziny takie popołudniowe. Więc tutaj może jakoś da się jeszcze z tym podziałać i, i wy byście też mogli u siebie podziałać. To jest raz, zmęczenie. Lekcje można, można przykładać też oczywiście, wystarczy tam tylko odpowiedni e, czas wcześniej e, uprzedzić. Grupowych nie, nie można przykładać i wtedy przepadają. No to to też jest kolejny minus. Oprócz okresu wakacyjnego, bo tam jakoś kombinują z tym okresem wakacyjnym, żeby ludzie za bardzo nie byli stratni. Co jeszcze sobie tutaj zapisałam? Nie, to tak naprawdę tyle, to zmęczenie. <laughs> zmęczenie i brak możliwości odbywania lekcji w weekendy. Poza tym, super, super. Ostatnio mieli na przykład um, lekcje o stworzeniach morskich, kiedy indziej mieli lekcje na temat planet. Jeszcze indziej mieli lekcje na temat, to już wspominałam, jakichś takich charakterystycznych budowli w, w różnych częściach świata. Mega, 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 bardzo nam się podoba. Myślę teraz i żałuję, muszę poszukać, ale wydaje mi się, że nie ma czegoś takiego w języku niemieckim, bo ja bym brała, <laughs> nie wiem, jak wy, pewnie osoby, które wprowadzają niemiecki albo hiszpański dodatkowo, to też by się cieszyły na coś takiego. Ale chyba, chyba będzie ciężko. Ponieważ już nawet w angielskim to, so, to były jedyne zajęcia, nie lekcji angielskiego, które znalazłam, tak? Bo nas nie, nie interesuje uczenie języka jako języka, tak, że lecimy po, po kolei jakieś, prawda, nazwy zwierzątek części ciała, there is, there are, i tak dalej. Nie, 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 nie o to nam chodzi. Chodzi o takie zajęcia, w którym dzieci mogą po prostu sobie porozmawiać z native speakerem. I nauczyć się jakichś nowych rzeczy. Oczywiście jest tutaj opcja szukania na własną rękę takiej osoby i po prostu umawiania się z nią na zoomie, jak najbardziej. Chociaż mówię, ja już mam takie doświadczenia, że to wcale nie jest takie proste. Wydawałoby się, że powinno być. Tak samo jak ja mieszkam w Warszawie, więc wydaje się, że tutaj powinien być. No, dostęp do native speakerów i do, albo po prostu do osób z wysokim poziomem języka, które chcą pracować na przykład jako niania, prawda, albo przyjść i porozmawiać z dzieckiem. No, okazuje się, że nie. Nadal, nadal nie jest to. Nie wiem, czy to jest kwestia popularności, że ludzie nadal wybierają szkoły językowe i, i po prostu tego popytu jeszcze takiego dużego nie ma. Nie wiem, na razie niestety nie jest to rozkręcone. Nie jest łatwo znaleźć kogokolwiek. Pisałam nawet w swojej książce, że jest problem, że nawet studenci, studentki, które ogłaszają się, że dają korepetycje, co mnie też zdziwiło, nie, nie są chętne do, do takiego przychodzenia i udawania native speakera, że, że mówią tylko do dzieci po angielsku. Mają swoje. Duża część osób ma, jest bardzo przywiązana do tego, do takich tradycyjnych sposobów nauki że przynoszą kserówki dla starszaków albo jakieś takie karty y, gry dla młodszych i to jest nauka słówek. Ja się odbiłam parę lat temu od ściany i gdy szukałam y, kogoś takiego no, w czasie pandemii, żeby trochę po prostu wspomóc się, to bardziej już nie językowo, tylko chodziło mi o to, że, że troszkę czasu dla siebie żebym miała, a przy okazji, żeby, żeby dziecko skorzystało. No Odbiłam się tutaj od ściany w języku angielskim, w niemieckim nawet nie próbowałam. Chociaż tutaj uśmiechnęło się do nas szczęście, bo udało nam się znaleźć nanie na, na Sej Nani na, na tym portalu. O tym też pisałam w swojej książce. Także jeśli chcecie wiedzieć więcej na ten temat, odsyłam do mojej książki. Twoje dziecko może mówić także po angielsku. A nie, przypomniał mi się jeszcze jeden minus, jeśli chodzi o szkołę Alter. Chodzi o brak native speakerów z Wielkiej Brytanii. Co też trochę mnie zdziwiło, a trochę nie, bo znowu to są moje doświadczenia właśnie z różnych portali i, i z różnych miejsc w internecie, które reklamują się jako miejsca, w którym znajdziemy native speakerów. Znajdziemy native speakerów, tylko zazwyczaj są to osoby pochodzące z różnych, najróżniejszych zakątków świata. Ale nie z Wielkiej Brytanii czy ze Stanów Zjednoczonych. Myślę, że jak nie wiadomo o co chodzi, no to wiecie o co chodzi. Chodzi o, o pieniądze. Ja już wspomniałam, że nasza le lektorka jest z RPA. Ta pierwsza też była z RPA, czyli tutaj mogę wyciągnąć wniosek, że może większy z nich jest z RPA, a może, a może nie, może tutaj się mylę. Dla mnie to nie jest ten problem. Ten akcent troszkę się oczywiście różni, natomiast moje dziecko już. No, zna angielski na tyle, że naprawdę tutaj on nie ma problemów ze zrozumieniem. Ja nie jestem taką tutaj porystką, niektórzy dążą do tego, żeby czysty jakiś tam ten akcent jedynie brytyjski albo jedynie amerykański. Ja z tym nie mam problemów. Uważam, że angielski jest narzędziem komunikacji i naprawdę każdy wariant jest ok, wszystko jest ok. Jakby możemy też mówiąc, brzmieć jak Polacy, bo jesteśmy Polakami, wow! Naprawdę, możemy, nic się nie dzieje, nikt nie umiera, wszystko jest ok. <laughs> ja nie wiem, mnie trochę ja mówiłam, obiecałam, że będzie odcinek na temat akcentów i będzie, bo to jest ważny temat, myślę, w Polsce. Natomiast no, no jest to jakiś minus na pewno, bo uczymy się na przykład, no, uczymy się tego brytyjskiego, chcemy, niektórzy z nas chcą, żeby te dzieci otaczać te, tym językiem brytyjskim, może gdzieś tam, żeby podłapały też jakichś potocznych zwrotów. Ale nie ma, nie, nie ma. Myślę, że pewnie lektorzy z Wielkiej Brytanii są po prostu za drodze. Tak podejrzewam, bo także znaleźć na przykład y, Brytyjczyka do opieki nad dzieckiem w Warszawie, mm, mm. natomiast z innych krajów, y, na przykład, głównie z Afryki, to już jest dużo y, łatwiejsze. Dobrze, powiedziałam chyba wszystko, co chciałam powiedzieć. I na koniec jeszcze słowo o tym, że nie jest to treść sponsorowana. Nie tworzę wpisów sponsorowanych. Moja decyzja moja jest taka, że utrzymuję się jedynie z przychodów ze swojego sklepu www.englishspeakingmom.pl Nie mam nic y, do wpisu sponsorowanych, nie mam nic do osób y, publikujących takie wpisy. Y, moja decyzja jest taka, że chcę, żebyście zawsze mieli pewność, że cokolwiek mówię, nie jest to w żaden sposób stronnicze, tak? Polecam, bo coś mi się podoba. Nie dlatego, że czuję się zobligowana przez kogokolwiek do polecenia. I szczerze, bez ogródek mogę mówić, co mi się nie podoba. Mi brakuje takich niezależnych opinii na różne tematy. Na przykład bardzo chętnie bym poczytała opinię, taką recenzję tej szkoły Alter przed tym, jak sami zaczęliśmy do niej chodzić, czyli nie kogoś, kto, kto dostał pieniądze, żeby żeby ją polecić, nie jakiegoś influencera, nie jakiegoś celebryty, tylko właśnie kogoś, kto jeszcze najlepiej na nauczaniu języków się zna, wypróbował i może powiedzieć tak szczerze, co o tym myśli. Jeśli zatem podobają Wam się takie treści i chcecie ich więcej, wiecie co robić. Dajcie mi znać. A teraz czas na zdanie dnia. Don't eat this snack now. It'll spoil your appetite. Wszyscy to znamy z naszego dzieciństwa. Nie jedz tego przed obiadem, bo zepsujesz sobie apetyt. Droga mamo i drogi tato. Moja misja polega na przekonaniu was, że możecie działać ze swoimi dziećmi, jeśli tylko tego chcecie. Jeśli marzy wam się, aby języki dla waszych maluchów były przydatnym narzędziem, którym posługują się z radością i pewnością siebie, a nie tylko przedmiotem w szkole, listami słówek do wkuwania, oraz źródłem frustracji i niepewności w dorosłym życiu. Jeśli potrzebujecie dodatkowej zachęty, zapraszam do pobrania darmowego e-booka, który znajdziecie w opisie do tego odcinka. Całą swoją wiedzę i doświadczenie w formie praktycznych życiowych porad zebrałam natomiast w swojej książce pod tytułem Twoje dziecko może mówić także po angielsku. Jestem przekonana, że pomoże ona wielu rodzinom po prostu rozpocząć tę fantastyczną przygodę, której wiele skorzysta nie tylko samo dziecko ale również i zaangażowany rodzic.